Wisła przygotowuje się do sezonu. Tak, dokładnie przygotowujemy się, prace idą pełną parą. Cieszymy się, że obostrzenia pozwalają nam na to, żeby te wydarzenia planować i realizować. No już jesteśmy praktycznie po kilku takich wydarzeniach, bo ruszyliśmy mocno z kopyta. Nie boksujemy, tylko jedziemy śmiało do przodu. Jesteśmy po pikniku leśnym, po koncercie Urszuli, po festiwalu Słowa, po koncercie zespołu Śląsk. Natomiast przed nami również wiele jeszcze wydarzeń. I tutaj chciałabym Państwa serdecznie zaprosić 2 lipca ciągle rozpoczynamy wakacje i koncertem Kwiat Jabłoni, który odbędzie się w Wiślańskim Amfiteatrze. Bilety są jeszcze ciągle dostępne, ponieważ obostrzenia się ciągle zmieniają, możemy wpuścić troszkę więcej osób, dlatego też osoby zaszczepione zachęcamy do zakupu tych biletów w naszej siedzibie w Wiślańskim Centrum Kultury lub na kupbilecik.pl. 3 lipca z kolei robimy otwarcie sezonu letniego w Centrum Edukacji Ekologicznej, dlatego też tam będą odbywały się warsztaty różnego typu i taki piknik rodzinny w stylu właśnie naturalnym, w stylu takim ekologicznym, z pięknym koncertem fortepianowym w naszych pięknych ogrodach. A 4 lipca piknik rodzinny z tym, że tym razem w centrum, w niedzielę piknik rodzinny charytatywny na rzecz naszego kolegi strażaka Krystiana Piszczka. Mamy nadzieję, że tutaj mieszkańcy i turyści się zmobilizują i w godzinach popołudniowych w Parku Kopczyńskiego i w amfiteatrze będziemy razem się bawić i zbierać fundusze na rehabilitację naszego strażaka, który pomagał kiedyś nam, a teraz sam potrzebuje pomocy. Tych wydarzeń mamy praktycznie co weekend bardzo dużo, dlatego też zachęcam jak zawsze do śledzenia naszego profilu na Facebooku, no i strony internetowej, bądźcie z nami, cieszmy się tym latem, mam nadzieję, że pogoda dopisze, czyli po kąpieli w nowo otwartym basenie wiślańskim też zapraszamy do udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, których mnóstwo przed nami.